Witam w 17 odcinku Marcin Zając Moje Winyle. W dzisiejszym odcinku cofniemy się do całkowitych początków polskiej muzyki rozrywkowej, do pierwszego prekursora muzyki big beatowej w Polsce. W 1959 roku powstał pierwszy zespół rock'n'rollowy w Polsce, nazywał się Rytm Blues. Zespół działał tylko przez półtora roku. Otóż ówczesna władza nie zgodziła się po prostu na wszelkiego typu burdy na koncertach, które wtedy się odbywały. Zespół nie miał własnego repertuaru. Grał po prostu standardy światowe, rock'n'rollowe, piosenki Billego Haleya, Elvisa Presleya. Wokalistą w tym zespole był Bogusław Werobek, a z bardziej znanych muzyków grał tam jeszcze gitarzysta Leszek Bogdanowicz. Po półtora roku działalności zespół Rytm Blues rozpadł się, nie pozostawiając praktycznie po sobie żadnych nagrań. Dostało kilka nagrań radiowych, które są absolutnymi białymi krukami, dlatego że do dzisiejszego dnia są niewydane. I zespół zakończył działalność 22 października 1960 roku. Założycielem tego zespołu, jak i zespołu, o którym dzisiaj mowa, był Franciszek Walicki, pierwszy menadżer, jeżeli tak można to nazwać, animator kultury muzycznej, który był pierwszą osobą, która przyczyniła się do zorganizowania Festiwalu Młodych Talentów w Szczecinie. Ale to dzięki zespołowi, to było później dzięki zespołowi, który założył dzisiaj, moi drodzy, Czerwono-Czarni, absolutni prekursorzy big beatu i rock'n'rolla w Polsce. Otóż Czerwono-Czarni jako muzycy szukali wokalistów. Był to pomysł Franciszka Walickiego, żeby właśnie zorganizować Festiwal Młodych Talentów w Szczecinie. Otóż Czerwono-Czarni wystosowali do ówczesnej młodzieży takie hasło: szukamy młodych talentów. I wtedy pojechali w ogólnopolską trasę koncertową, żeby poszukać tych młodych talentów. I oczywiście była to impreza z cyklu, bodaj to się nazywało, Mikrofon dla Wszystkich. I tam wystąpiły nikomu nieznane osobistości, które potem zaczęły się liczyć w Polsce. Z tego festiwalu pamiętamy choćby Czesława Niemena, Helenę Majdaniec, Tadeusza Nalepę i Mirę Kubasińską. Także sporo, sporo takich gwiazd, które potem zaistniały na polskiej scenie muzycznej tego całkowitego początkowego okresu. Zespół Czerwono-Czarni powstał w roku 1960. Natomiast na dużą płytę tak zwanego long playa musieli czekać aż do roku 1966. W międzyczasie grając, nagrywając głównie single i tak zwane czwórki. W 1966 roku dopiero ukazuje się pierwszy long play Czerwono-Czarnych, zatytułowany Czerwono-Czarni. To jest rewers okładki, to jest pierwsze wydanie. Płyta z roku 66, polskie nagrania Muza, XL352, label niebieski. I tutaj mamy już rozdzielone piosenki pomiędzy poszczególnych wokalistów. Mamy tutaj no, bardzo dobry skład, to był pierwszy skład taki rock'n'rollowy w ogóle w Polsce. Ci muzycy później przechodzili do różnych innych zespołów. Mamy tutaj Ryszarda Poznakowskiego, który grał później w Trubadurach. Mamy Zbigniewa Bizonia, który założył potem zespół Bizony, w którym grał Stan Borys. To opowiadałem o tym kilka odcinków wcześniej. Maciej Kosowski.
Tadeusz Mróz, Henryk Zomerski, który grał później już nieżyjący w Czerwonych Gitarach, i Ryszard Gromek, który grał chociażby w Wiatrakach czy w Teście. Moi drodzy, jeżeli chodzi o zawartość muzyczną tego longplaya, jest to płyta, która oczywiście wpisuje się w nurt swoich czasów, w których powstała. Natomiast no, teksty czy muzyka to jest takie troszeczkę nieudolne, jeżeli chodzi o stronę muzyczną tej płyty, to jest takie troszeczkę nieudolne kopiowanie tego, co działo się wówczas na Zachodzie. Kopiowanie tego rock and rolla, przeszczepienie go troszeczkę na taki polski grunt. Natomiast no, teksty, tragedia. Typowe dla młodzieży, jakiś tam. Nie wiem, no jest tutaj też kilka utworów takich, które mi się na przykład osobiście podobają. Bardzo mi się podoba na przykład Masz takie same oczy jak ona w wykonaniu Tony'ego Ketchera, to kolejny wokalista. Ich tam było sześciu czy siedmiu tych wokalistów czerwono-czarnych wtedy. Próby również tutaj podejmowane grania utworów instrumentalnych, jakichś jazzowych po prostu coverów, jeżeli, znaczy wtedy takie słowo w ogóle nie istniało. Natomiast piosenka, która mnie tutaj rozbija całkowicie, zawsze się śmieję z moim kolegą Rafałem Prusakiem, pozdrawiam z Krakowa. Tutaj jest na drugiej stronie, na drugi utwór na drugiej stronie, piosenka numer 10, piosenka z kółkiem. Wdzięcznym głosem śpiewająca Katarzyna Sobczyk. Piosenkę kompletnie od czapy. Kompletnie od czapy. Tutaj po prostu, ja tutaj zacytuję może kawałek tekstu, który nas po prostu najbardziej rozbraja, że czasem biegnę do parku miejskiego, by z ptaszkami podzielić się bułką. No, takie były czasy, niestety. No, to są. Takie były rzeczy, od czegoś trzeba było zacząć, prawda? Jako pierwsza płyta młodzieżowa w Polsce, no był to sukces. Dopiero później, w 1987 bodajże roku, powstała seria z Archiwum Polskiego Bitu i ta płyta została wznowiona. Rok później, w 1967 roku, Czerwono-Czarni nagrywają drugi long play. 17 milionów. Kontynuacja płyty debiutanckiej, natomiast już troszeczkę w innym składzie. I znowu tutaj piosenki o kwiatkach, o ptaszkach, o wielkiej miłości. Chociaż tutaj zasługują na wspomnienie właśnie tytułowe. 17 milionów śpiewane przez Tony'ego Ketchera i ciekawa wersja Wilhelm Tella Rossiniego. To nawet nawiązania do muzyki poważnej. To jest również First Press. Następnym albumem jest, można powiedzieć, solowy album Katarzyny Sobczyk i Henryka Fabiana, Zakochani są sami na świecie. Trzecia płyta Czerwono-Czarnych. Gdzie tutaj zasługuje na pewno na wspomnienie Zakochani są sami na świecie, utwór tytułowy. Był taki ktoś, śpiewany przez Katarzynę Sobczyk, no oczywiście klasyczny Mały Książę. I Napiszę do ciebie z dalekiej podróży. To chyba największe przeboje z tej płyty, chociaż już płyta, powiedzmy, no nie odniosła takiego sukcesu jak poprzednie. Natomiast największym osiągnięciem zespołu Czerwono-Czarni jest ostatnia płyta, która wyszła pod patronatem tego zespołu. Absolutnie kultowa pozycja Msza Bitowa. Pierwszy raz w Polsce i ostatni jak do tej pory zdarzyło się, żeby przełożyć treść mszy świętej na muzykę big beatową, na muzykę rock'n'rollową. To w tamtych czasach było coś niesamowitego. Płyta ta powstała
po części, a może i przede wszystkim dzięki jednemu proboszczowi z Podkowy Leśnej, gdzie ta płyta była nagrywana. Otóż czerwonoczarni podeszli po jednej z mszy świętych do księdza Leona Kantorskiego, też już nieżyjąca postać w tej chwili, chociaż no, wspaniałe, że jako osoba duchowna zgodziła się na coś takiego. Podeszli po prostu do niego i zapytali, czy mogą zagrać po mszy jakieś tam kilka piosenek, prawda? Ksiądz Kantorski zgodził się i tak to powstało. Natomiast no, fragmenty idealnie pasujące do odbywania się normalnej mszy świętej. No, to było coś niesamowitego. To był tak naprawdę pierwszy taki moim zdaniem wyłom, bo tak naprawdę nikt tego wcześniej nie powtórzył. Zespół Czerwonoczarni z większymi, mniejszymi sukcesami działał do roku 76, gdzie w 76 roku rozpadł się definitywnie. Natomiast co do dzisiejszych, co dzisiaj robią muzycy czerwonoczarnych, no niestety do dzisiejszego dnia żyje tylko Maciej Kosowski bodajże i Ryszard Poznakowski, który jest obecnie jako jedyny chyba z czerwonoczarnych do dzisiejszego dnia aktywny, natomiast reszta, ponad 20 osób, już nie żyją. Moi drodzy, temat czerwonoczarnych to tyle, dlatego że tutaj są tylko, tak jak mówię, wydane tylko te cztery long playe. Jeszcze by warto było wspomnieć o pierwszej solowej płycie Jacka Lecha, Bądź dziewczyną z moich marzeń. Tej płyty akurat nie mam. Jest to uznawana również jako piąta płyta czerwonoczarnych. Moi drodzy, w 17 odcinku Marcin Zając Winyle to dzisiaj już wszystko. Zapraszam do subskrypcji, do oglądania, do komentowania, do dyskusji na Facebooku, na grupie winylowej, w komentarzach. Odpowiadam, piszcie, pytajcie, rozmawiajmy. Dziękuję bardzo.